Julia Pierisilt. W filmie Siergieja Mokrickiego. Moskwa, lotnisko Wnukowo, rok 1957. Pan Chruszczow zaprosił panią Eleonorę Roosevelt na przyjęcie z okazji wizyty w ZSRR. Program przewiduje... Najpierw pojedziemy tam. Muszę przypomnieć, że wdowa po prezydencie USA nie może się spóźniać. Jedźmy. Nikita... Nikita Siergiejewicz poczeka. Dla dżentelmena czekanie na damę powinno być przyjemnością. Kim jest ten tajemniczy nieznajomy, dla którego pan Chruszczow będzie musiał czekać? Przedstawię pana tej kobiecie. Bitwa o Sewastopol. Poznałam Ludmiłę w 1942 roku. Drobnej budowy od razu zwróciła moją uwagę. Wyglądała jak smutne dziecko w mundurze. Chciałam ją poznać, zobaczyć jej uśmiech. Fang Wei, szeregowy. Zabiłem 8 wrogów. Świetnie. Nikołaj Krasawczynko, szef delegacji studentów radzieckich, komunista. Bardzo mi miło. Komuniści w Białym Domu to rzadkość. Ilu wrogów zabiłeś? Zajmuję się pracą partyjną. Motywowanie towarzyszy do nowych działań jest bardzo ważne. Rzeczywiście ważne. Władimir Pszczelnicew, snajper. 152 osoby zabite przy 154 oddanych strzałach. Doskonale. Second lieutenant Ludmiła Pawliczenko. Podporucznik Ludmiła Pawliczenko. Kim jesteś? Snajper. Kobieta snajper? Ilu ludzi zabiłaś? Nie ludzi. Faszystów. 309. Niemożliwe. Uniwersytet Kijowski, rok 1937. Przepraszam. Dajcie mi przejść. Luda, hurra! Dostałyśmy się, sama zobacz. Wam też się udało? Chodźmy do parku. Dlaczego się nie cieszysz? Cieszę się. Chodź. Idę do domu. Zaczekamy na ciebie. Przyjdź. Wydział Historyczny, Pawliczenko LM. Mama. Mamo. Mam. Można się to. Mogę włożyć twoją sukienkę? Сегодня można. Dziś tak. Тогда иду переодеваюсь и тебе помогу. Przebiorę się i przyjdę pomóc. Budarin odpowiedział. Wojna w Hiszpanii dowiodła, że czas wymachiwania szabelką się skończy. Wigiernikow chwycił za szablę i za nim. Nie dogoni. Poczekam na zewnątrz. Przebiorę się i zejdę. Witaj, ojcze. Aleś się wystroiła. Dobrze, że nie założyłaś mojego munduru. Przynieś buty. Ja postąpiła. Zostałam przyjęta. Pierwsza na liście. Gratuluję. Możesz być ze mnie dumny. Bądź dziś dla niej miły. Papa!
Когда вернешься? Тато, кеды вручишь? К ужину не ждите. Nie czekajcie z kolacją. Chcieliśmy zaprosić sąsiadów z okazji przyjęcia na studia. Co tu świętować? Dostałaś się i tyle. Brawo. Pomóż mi. Tato. Obiecaj, że wcześniej wrócisz. Luda. Tatusiu, wyżej. Jesteśmy historykami. Mamy dążyć do prawdy. Filmy to bajka. Prawda jest na strzelnicy. Która następna? Na strzelnicy wszystko jest prawdziwe. Amunicja, broń. To idziemy? Pachnie prochem. Jakim prochem? Na co nam proch? Film to bójda, ale życie powinno być bajką. Obiecałeś. Też jestem za kinem. W filmie namiętność, miłość i muzyka nigdy się nie kończą. Też wolę strzelnicę. Pół na pół. Mam pomysł. Orzeł, strzelnica, reszka kino. Zakład o piwo, że będzie orzeł. Nie zakładam się. Люд, ну что ты? Ну. И что есть? Орел. Ожил. Ребят, ну чего вы мнетесь? Co tak wolno? Strzelajcie szybciej, może zdążymy na film. Мы не просто стреляем. Nie strzelamy tak sobie, to zawodnie. Я тоже хочу. Я też chcę. Ну, потом и ты постреляешь. Потом постреляешь. Нет, я соревноваться хочу. Chcę z вами. Правильно, покажи им. Pokaż tym kinofobom. Nie przeżywaj. Czwarte miejsce nie jest złe. Każdy ma pięć strzałów. Zwycięża najwyższa liczba punktów. Co mam zrobić? Załaduj broń. Zaryżaj! Ładuj. Włóż naboje do magazynka. Огонь! Огня. Совмести прицель. Trzymaj w jednej linii szczerbinkę, muszkę i cel. Oddychaj spokojnie. Zadrży dychanie i wstrzymaj oddech i delikatnie naciśnij spust. I strzelaj. Оружие на стол. Бронь на стул. Оружие на стол. Бронь на стул. Назовите громко и четко свои фамилии. Мувич назвиско, глошно и выразно. Куцых. Колесов, Куцых. Фельдман. Фельдман. Павличенко. Павличенко. Павличенко, как видишь, что стрельба это не женское дело. Стреляние то не занятие для кобет. Это мы еще посмотрим. Забачим. Смотри, у тебя в мишени ни одного. В тапче нема ни одной дюри. Победитель Павличенко! Zwycięża Павличенко. 47 на 50 możliwych. Towarzyszu dowódco, dobrze sprawdziliście? Хочешь сам иди посмотри. Сам справь. Фельдман ile ma? Dobrze, że nie poszliśmy do kina. Sami tego chcieliście. Любая война заканчивается... Każda wojna kończy się bądź pokojem, bądź rozejmem. Так вот. I tak w roku 1651... Przepraszam, proszę wejść. Pawliczenko? Ja? Jestem. Do rektora. Zabierz rzeczy, jakby co. Kontynuujemy. Pawliczenko? Tędy. В
Павліченко Людмила Михайловна. Павліченко Людмила Михайловна, уроджена в 1916 року. Матка Павліченко НГ, навчителька англійського. Ойчец Павліченко МС, майор НКВД. Ви пишіть, пишіть. Пишіть, пишіть, товаришу ректоре. Все точно. Згадза ще? Точно. Згадза. Видержка є. Опанована. Не врет капітан. Капітан мав рацію. Według raportu Kowalczuka, instruktora strzelania, 20 czerwca na strzelnicy uzyskałaś doskonałe wyniki. Masz talent. Postanowiliśmy wysłać was na półroczny kurs dla strzelców wyborowych. A studia? Myślę, że rektor się zgodzi. Po pół roku wrócicie na uczelnię. Mam rację? Tak. Oczywiście. Wrócicie? I będziecie studiować. A ja mogę odkazać. Czy mogę odmówić? Odkazywać się nie sowiet. Nie radzę. Docińka, weźmi chociażby sweter. Weź choćby sweter. Wszystko dadzą. A jeśli nie? Poka przyjedziecie, oswójcie. Trochę minie, zanim dojedziesz. Weź pierogi, domowych tam nie będzie. Ty niczego nie chcesz mi skazać. Masz mi coś do powiedzenia? O Boże. Ну это же на полгода. Пол року. Миша, это же зимой. Миша, зимой? Позвонить и... Тата задзвонит, где треба и присунуть. Люда. Ty всю жизнь делал из неё мальчик. Całe życie robiłeś z niej chłopca. Почему ты её не остановил? Видишь, что się стало? Dlaczego jej nie zatrzymałeś? Я пол жизни воевал. Pół życia walczyłem. На войне хуже всего жить. Na wojnie kobiety mają najgorzej. Скоро будет новая. А вкрутце znowu będzie wojna. Мы, конечно же, благодарны Америке. Oczywiście jesteśmy wdzięczni Ameryce za program Lend-Lease. Ale jeśli wszyscy chcemy rozprawić się z Hitlerem tak szybko, jak to możliwe, musicie zrobić jeszcze jeden decydujący krok. Delegacja radziecka prosi o wniesienie do porządku obrad zgromadzenia jako głównego punktu kwestii otwarcia drugiego frontu. Naród radziecki potrzebuje pomocy, a nie jałmużny. W imieniu radzieckiej delegacji proszę o zakończenie tej błazanady. Ludzie chcą pomóc, a pan nazywa to błazanadą? Moje pieniądze nie przydadzą się w walce z Hitlerem? Nie narzekałbym, każda suma się przyda. Dlaczego główny członek delegacji milczy? Mam na myśli panią śmierć. Luda, odezwij się. Павліченко. Павліченко. We, the student assembly. Jesteśmy zgromadzeniem studentów. Kwestia otwarcia drugiego frontu to rzecz wojskowych i polityków. Wprowadzenie jej do porządku obrad nie było planowane. Pani Roosevelt, wielu z nas odnosi wrażenie, że to początek kolejnej kampanii prezydenckiej pani męża. Chcecie zamieszkać na stałe w Białym Domu? Dlaczego nie pozwalacie nam zadawać pytań? Może to negatywnie wpłynąć na to, czy Amerykanie będą przelewali swoją krew na obcej ziemi. Wiem jedno. Dobrze mieć przyjaciela gotowego ofiarować broń. Ale jeszcze lepiej, gdy ten przyjaciel będzie ramię w ramię z tobą walczył. Jak na żołnierza dobrze mówisz po angielsku. Przygotowano cię wcześniej? Kim jesteś naprawdę?
My mother taught me English. Angielskiego nauczyła mnie mama. Jest nauczycielką. Studiowałam historię na Uniwersytecie w Kijowie, potem w Odessie. Co my tu robimy? Zagrzebaliśmy się na całe lato. Odessa, czerwiec 1941. Historia, myślałam, że będziemy odkopywać Troje, kurhany, a co tutaj można odkopać? Jakaś tragedia. Wasze materiały są gotowe. Przyjdźcie w poniedziałek. Do widzenia. Luda. Luda. A тебе моряки нравятся? Lubisz marynarzy? Мне милиционеры нравятся. Wolę milicjantów. Milicjantów? Milicjantów? Почему? Dlaczego? Nie będziesz заниматься, я их позову. Weź się do roboty. Praca magisterska na głowie, a tobie fiu bździu. Ja все-таки моряка. I tak wolę marynarza. Ja bym его ждала. Czekałabym na niego. Oj, czekała. Dziewczyny, idźcie na plażę. Tam są marynarze i lotnicy, a także milicjanci. Do wyboru, do koloru. I nawet milicjanerów. Szykarny wybór. Słyszałaś? Milicjanci. Sonieczka. Sonia. Sonieczka. Nie rozumieją. Jest piątek. Muszę zamykać archiwum. To ja was poniła. Ale ja was rozumiem. Jest do nich mam do nich sprawę, tak, tak. Sonieczka, Sonieczka, powiedz proszę, wolisz marynarzy czy lotników? Wybierz. Znajdzie lekarza. Bilety, doktor. Gdzie? Gdzie? Ja сейчас собираюсь. Teraz idę na plażę. Tam będzie mój brat Bory. Tam będzie mój brat Bora, lekarz. Przystojny? W dzieciństwie marzył o lotnictwie. Chcę lekarza. Idziemy. No. Люд, ты похоронишь Люда, живцем нас тут и погребешь. Будем как Мендель. Научи себя выпочивать. Хорошо. Добро. В понедельник с утра. Начинаем в понедельник рано. С самого рана. Что вы думаете, Людочка, после операции? Еже по операции сам доктор Кауфман powiedział mu: "Masz złote ręce?" Rozumiecie? Mój Boria ma sprawne ręce. Mógłby wyjechać do Kijowa, a może i do Moskwy. Siadaj. To było tylko raz. Co? Udar słoneczny, siadaj. Ma rację. A jeśli wybuchnie wojna? Wszyscy mówią o wojnie. Девушки, простите. Dziewczyny, wybaczcie, bardzo nam przykro. To niechcący. Zrobimy wszystko, byście wybaczyli. Masza wybaczyła i zapomniała, idźcie. Bardzo im miło. Grisza. A ja Nikolaj. A co czytacie? Co czytacie? My сейчас выиграем. Wygramy i wrócimy, aby uczcić zwycięstwo. Маша. Маша. Люда. А тебе кто больше? Który ci się bardziej podoba? Коля или Гриша? Коля czy Гриша? Я их не рассматривала. Nie przyglądałam się. Так посмотри. To się przyjrzyj. Боря. Здравствуйте. Витам. Маша. Познакомьтесь, это мой брат Боря. Мой брат Боря. Маша, мы идем купаться. Маша, идем и плыть. Выйдите уже на два. Можно присесть? Могу еще присесть? Спасибо. Прошу. Дякую. Я его сразу узнал. Одразу тебя познал. И что вам? Соня рассказала. Что Соня о мне говорила? Она сказала, чтобы я побрился. Сказала, что оголить. Надушился одеколоном. Выперфумовать. Нагладил брюки. Выпрасывать сподни, запастовать буты и прийти на пляж, чтобы сделать доброе впечатление. И все? Только тыле? Нет, еще она сказала, что я должен посмотреть на додала, вас. Додала, что когда забачите в строю, сразу захочется с тобой женить. Поняли. И что ты на то? Борис. Борис. Людмила. Людмила.
Ну, если серьезно, Шczerze мówiąc, они летчики. Лотницы. Просто на это нужно время. Потребует часу. Да. Очень интересная книга, Люд. Так. Bardzo ciekawa książka, Luda. А, значит, Люда. А więc ты jesteś, Luda. Bardzo miło. Маша. Людмила, Маша. Jak obiecaliśmy, zapraszamy was, by uczcić nasze zwycięstwo. No i, wy, młody człowiek, i ty, młodzieńcze, możesz iść z nami. A ja z wami nie zgadzam. Nie zgadzam się z tobą. Jak możesz być przeciwko wojnie? Tylko ona przywróci sprawiedliwość. I my to zrobimy. Nie, wasze mnienie jest bardzo popularne. Wasz punkt widzenia nie jest dziś odosobniony, jednak nigdy go nie podzielałem. Cały ten szum jest na nic. Wojny nie będzie. Z góry lepiej widać. Wojna już trwa, ale boicie się do tego przyznać. I w tym wasza słabość. Dlaczego? Bo jesteś tchórzem. Chcesz, aby inni bronili rodziny, kraju, twojej kobiety. A kogo ty możesz ochronić? Ochronić nie. Ale mogę uratować. A u mnie jak raz tost. Wznoszę tost. Wypijmy za... Za мяч. Piłkę, która tak nieoczekiwanie wylądowała. Właśnie. Za piłkę. Людмила, вы летали на самолете? Leciałaś kiedyś samolotem? К сожалению, нет. Niestety nie. А у нас воскресенье учебное. В неделю мамы лоты школьные. Не можем. Боря, ты же хотел твой. Боря, хотел запросить Люда и Маша на обед. На обед? Ну, стоит и стоит, как слупа, девчины прави отлетели. Сонечка, извините. Вибач. Я бы очень хотела на полет. Хотелабым полететь. Людмила, bierz przykład z Maszy, bo ja mogę odlecieć. Tak, znaczy, wy jedna uchodzicie. Więc jesteś jedynaczką. Jedna? Tak. I gdzie żyjecie w Kijowie? Gdzie mieszkacie w Kijowie? U was macie mieszkanie czy dom? Dom. Kwartier. Komunalne? Komunalne? Własne. I сколько комнат? Ile pokoi? Trzy. I wysota potałków 2,90. Parkiet, czwarte piętro, duże okna. Telefon. Telefon. Dlaczego pytasz o takie bzdury? To nie bzdura. Ludmila, zastanawiałaś się nad tym, ile będziecie mieć dzieci? Ilu chłopców? I w ogóle, co najbardziej cenisz w swoim mężu? Czy ma dużo zarabiać, kochać cię? Nie dręczcie naszego gościa. To ciekawe, nigdy o tym nie myślałam. Ryba dochodzi. Co sądzicie o naszym Borie? Prawie go nie znam. Opowiem. Mamy z nim wielki problem. Jest bardzo dobrym chłopcem i dobrze wykształconym. Studia ukończył z wyróżnieniem. A na medycynie nie jest łatwo. Wiesz, co o nim mówił Kaufman? Że ma złote ręce. W Kijowie też o tym mówią. To nieważne. Mój syn potrafi uszczęśliwić drugiego człowieka. A gdy pozna tę właściwą kobietę, podaruje jej pierścionek. Боря, przynieś pierścionek, pokażemy Ludeczce. Ludmiło, nie oczekuj zbyt wiele. Pierścionek nie jest nawet złoty. Gdy Lusik dawał mi ten pierścionek, był wyżej od Deribasa. Kolejny rodzinny skarb. Sonia robi doskonałą rybę. Opowiem anegdotę. W rodzinie żydowskiej umiera dziadek. Leży na sofie. Biega chłopiec. Dziadek pyta się, czy babcia przyrządza rybę, bo pięknie pachnie, i prosi, by przyniósł mu kawałek. Dzieciak wraca i mówi: babcia powiedziała, że to na później. Zrozumiałeś? Już rozumiesz? Wesoło wam. To posłuchajcie. Włączcie radio. Zaczęło się. Co? Mów jaśniej. Słuchajcie. Bez wypowiedzenia wojny wojska niemieckie zaatakowały nasz kraj. Ja o tym. Zbombardowali Żytomierz, Kijów, to koniec. Nie, jeszcze nie. To nie wszystko.
Hitler ma swoje plany, a my swoje. Боря, nalegamy, abyś zaprosił ludę do opery. Wystawiają trawiaty. Czemu tak długo? Co powiedział ci ojciec? Chodźmy już później. Nie powinni tego robić. Wojna to nie miejsce dla kobiet. Wojna to nie miejsce dla tchórzy. Młodzieży, uciszcie się. Люда, na wojnie zabijają. Jestem lekarzem, mogę załatwić ci przeniesienie. Nie możesz brać w tym udziału. Masz rację. Ojciec powiedział, że to mój obowiązek. Nie mogę tu siedzieć. Wstyd mi. A ty? Możesz? Jestem tu potrzebny. Każdy powinien wykonywać swoją pracę. Ukończyłam kurs strzelców wyborowych. I mnie potrzebują tam. A ty, Боря, idź do opery. Люда. Nawet światła tu są obce. Ambasada ZSRR w USA, 1942. Tam wojna, a tutaj pytają mnie, czy mam jedwabną bieliznę i jakiej używam szminki. Люда, ty możesz объяснить, что это? Możesz wyjaśnić, o co chodzi? O czym szeptałyście sobie po angielsku z żoną prezydenta? O czym? Mów po ludzku. Pani Eleonora Roosevelt zaprasza panią Pawliczenko, aby będąc w Ameryce zamieszkała w Białym Domu. I zaprasza tylko panią Pawliczenko. Są jakieś wytyczne na taką okoliczność? Wcześniej żaden obywatel radziecki nie mieszkał sam bez delegacji w Białym Domu. Mogę zostać tu. Wykorzystajmy okazję. U prezydenta poruszane są ważne tematy. Dobrze, by nasz człowiek był tam obecny. Wiecie co, Pawliczenko? Sami zadecydujcie. W przyszłym tygodniu będą upały. Jak ma się ubrać? Wolę, by była w mundurze. Prasa przyzwyczaiła się do tego stroju.
Zrobiliście to, o co prosiłam? Oczywiście. Chciałam ją zrozumieć jako kobietę. Jak można z zimną krwią zabić 309 ludzi? Dlaczego w ogóle zainteresowała się bronią? To nie jest zajęcie dla kobiet. Nasi dziennikarze nazwali Ludmiłę Pani Śmierć. Zauważyłam, jak ją to boli. Jest inteligentna i wykształcona. Ma urodę. Po prostu wojna przyszła do jej domu i nie pozostawiła wyboru. Co więcej, ma prawdziwy talent stawać się niewidzialną i precyzyjnie trafiać w cel. Obóz dla rekrutów. Lato 1941. Najważniejsze dla snajpera to niepostrzeżenie zająć stanowisko. W tym celu konieczne jest prawidłowe pełzanie na brzuchu. Niżej tyłek. Lewa noga, karabin, prawa noga. Czołgaj się, nie wspinaj. Karabin trzymaj za rzemię. Niżej głowa. Zginęłaś. Wystający tyłek. Doskonały cel dla wroga. Старшина! Сержанте! И как с помощью этого вы собрались воевать? Хотите этим воевать? Чего ржете? Чего ржете? Я вижу, здесь ни до кого не доходит, что немец... Widzę, że nikt tu nie rozumie, że Niemiec zabrał Żytomierz, Rygę, podąża w stronę Kijowa i Leningradu. My wierzyli, że wojna będzie... Myśleliśmy, że wojna będzie krótka i da szybkie zwycięstwo. Ale jesteśmy w odwrocie. Rozumiecie? I ponosimy ogromne straty. Jutro tymi stratami będziecie wy. I wy. Wszystkie nieregulaminowe rzeczy spalić. Wykonać. Wytrzymaj. Szybciej. Naprzód. Głębiej kopać. Zatknij. Tył zwrot. Доложить об изменениях. Meldować o zmianach. Один камень исчез. Jeden kamień zniknął. I krzyż. Stuksiana przesunięty w lewo o 5 metrów. Kłoczka перешла na miejsce pnia. Zamieniony z pniem. Все. Wszystko? Камень сдвинут вправо. Kamień przesunięty w prawo. На метр. O metr. Неплохо. Nieźle. Кругом. Tył zwrot. Przejdź dalej. To właściwa pozycja. Ubit. Zabity. Interesno, ale nieefektywnie. Ciekawie, ale nieskutecznie. Убит. Забиты. Святыни с этой поляны. Святы из иной лунки. Товарищ майор, вы убиты? Забити. А когда уже стрелять? Когда начнем стрелять?
Павліченко, на розказ. Ще хочеш постріляти? Надал хочеш постріляти? Так, точно. Так єсть. Уверена? Напевно. Уверена? Напевно. К бою! На становиську. Товариш майор, отойдіть! Товариш майор, одечте. Стріляй! Стріляй. Ти ж снайпером, Jesteś снайпером, не артилеристом. Девятка! Для девятка. Начала неплохо. Ниже на початок. Первая пятерка на огневой рубеж. Первая пятерка на становиска огневое. Всем отстрелять. Каждый должен выстрелить по два магазинки. Здравия желаю. Витайте. Мужиков забирайте. Мужчин забирайте. Девчин не отдам. Muszą się dużo nauczyć. Jeszcze nie strzelamy. Dopiero co przywieźli amunicję. Wszyscy są po szkoleniu snajperskim. Strzelali tam pół roku. Szkoda mi ich. Nie moich też żal. Mnie swoich też szkoda. Mniej niż połowa. Zostało mniej niż połowa. Słuchaj. To dla ciebie jedna. Jest wśród nich jedna, która jeszcze ciebie przewoje. Павліченко. Павліченко. Odessa, wrzesień 1941. Значит так. Więc tak. Близко не подпускай. Не позволь им подойти ближе. Увидишь офицера, сразу бей. Зауважишь офицера, одразу застрел. Если забьешь доводца, то как бы пол отдел положил. Не марнуй амуниции. Питание? То чоуги, товарищу капитане? Танк можно остановить. Czołg można zatrzymać na dwa sposoby. Po pierwsze, obrzucić granatami, jak będzie blisko. A drugi? Drugi? Trafić dwukrotnie pociskiem przeciwpancernym w to samo miejsce w wizji. Szkło pęknie i trzecim strzałem można zabić mechanika. A trzecim wystrzałem ubić mechanika. Понятно? Zrozumiałem. Towarzysz kapitan. Towarzyszu kapitan. Tak dajcie broni. Dajcie takie pociski.
Ранили? Jesteś ranny? Куда ранили? Gdzie? Кровь. Krew. Возьми. Masz. Спирт. Спиритус. Zaczekajcie. Za zniszczenie czołgu dowódca 25. Czapajewskiej Dywizji Strzeleckiej generał Pietrow osobiście nagrodził półautomatycznym karabinem SVT strzelca Pawliczenko. Ważną rolę w likwidacji wrogich wojsk odgrywa nasze lotnictwo. Wszyscy baczność. Szeregowy Pawliczenko LM, wystąp. Jest! Tak jest. Вот как. No tak. Pawliczenko LM, Michajłowna. Twój ojciec Michał Jurewicz Pawliczenko walczył w wojnie domowej? Tak jest. Misza, nasz bohater. Ach, no cóż. Jakby coś, zwracaj się bezpośrednio do mnie. Gratulacje, szeregowy Pawliczenko. Dziękuję, towarzyszu generale. Widzicie, towarzysze. To jest córka frontowego przyjaciela jeszcze z wojny domowej. Chłopcy, bierzcie przykład z takich jak ona. Powiedz coś do żołnierzy. Przysięgam. Nie będę się oszczędzać w walce z wrogiem. Z tego karabinu zabiję 100 faszystów. Spocznij, komisarzu. Spocznij, Makarow. Uważaj na nią. Gdyby poszła śladami ojca, sam rozumiesz. Tak jest. Nową broń należy dopasować do własnych potrzeb. Nie ma dwóch identycznych karabinów. Każdy ma swój charakter. Należy go zrozumieć i mieć szacunek dla broni jak dla kobiety. Macie żonę, towarzyszu? Nie mam nikogo. Była żona. Miałem żonę. Ja сначала боялся жениться. Na początku bałem się ożenić. Вернулся после финской. Wróciłem z wojny fińskiej. Nie mogłem uwierzyć, że taka młoda i piękna kobieta mnie pokochała. Na początku wojny nie zbierok. Straciłem ją. Nie uspiel. Spóźniłem się. Masza! Tomasza! Masza! Luda! Masza! Maszka! Wreszcie cię znalazłem. Ludka, Maszka! Bo ty, Masza! Tylko должна рассказать. Mam tak dużo do opowiedzenia. Będziemy razem walczyć. Ja, ty i Grisza. Jaki Grisza? Zapomniałaś? Mój lotnik, Grisza. Mój lotnik, Grisza. A to twój? Będzie mój. Będzie mój. Pani Pawliczenko, jak pani uważa? Czy Rosja jest zdolna zwyciężyć nad faszyzmem bez naszej pomocy? Biały Dom, 1942. Związek Radziecki sam ponosi ciężar sprzeciwu wobec faszyzmu, ale to problem ogólnoświatowy. Wy nie jesteście agresorem? A wojna fińska, okupacja ziem polskich? Zbudowaliście tysiące więzień, walczycie przeciwko własnemu narodowi. Nie widziałeś, jak my żyjemy. I nie masz prawa. Ja Ruski. Jestem Rosjaninem. I cudem wyjechałem z Rosji w 28.
Mam prawo tak mówić. Panowie, siadajcie. Proszę wybaczyć, ale konferencja już się zakończyła. Dziękuję za pytania. Ludmiło, twój błąd polega na tym, że powinnaś prowadzić dyskusję w wybranym kierunku. Zaczynając zdanie, musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć. Bądź pewna siebie. Pewność zaczyna się od uśmiechu. Miękko i naturalnie. Uśmiech to podstawowa broń. Trudno jest tak rozmawiać. Oczywiście. Wymaga lat praktyki. Utrzymuj uśmiech na twarzy jak najdłużej. Mów głośno, pewnie i zawsze patrz rozmówcy prosto w oczy. Odpręż się. Towarzyszu kapitanie, zapiszcie jeszcze trzech. Piszcie dokument, towarzyszu. Potwierdzamy. Dwóch od razu, a trzeciego wyczekała. Założyliśmy się. Niemiec zapalił, myślał, że go nie widać. Wtedy strzeliła. Wyczołgaliśmy się. Palenie szkodzi zdrowiu. Zabierajcie. Luda, przyjdź wieczorem do nas. Otoczymy cię ciepłem i opieką. Tu też ciepło. I tak będziemy czekać. No tak, Luda. Dostaniesz medal. Towarzyszu kapitanie. Oddaliście kiedyś dobry strzał nocą? Różnie bywało. Pamiętam, w Finlandii wyszedłem na polowanie. Trafiła się dogodna pozycja. Jeśli by tak wycelować, to można jednym wystrzałem. Można jednym strzałem na raz zdjąć trzech. Wychodzę i czekam. Bach! Paf. I już. Ale zaliczyli jednego. Nie uwierzyli. Był tylko jeden strzał. Trzech? Filipczuk, tak? Nie powiedział. Gdzie Pawliczenko? Poszła na prawo. Zmieniła pozycję. Pawliczenko, do mnie. Pawliczenko! Kto ci pozwolił opuścić stanowisko? Może dwa chłopy pogadamy? Może później pogadamy.
Давай, Ю. Все, все. Давай, поднимайся! Давай, ну, Ю. Ты что творишь, дура? Что ты вытворяешь? Ty mi sam wczoraj pokazał, jak trzech nie wyszło. Sam mi wczoraj pokazałeś, jak trzech załatwić na raz. Gdyby nie ty, miałabym 73. Mogli cię zabić, ciebie też. Stój. Stój. Ty co, pod trybunał zachodziłeś? Chcesz za te numery iść pod sąd wojenny? Marsz na pozycję. Zajmij pozycję. Słyszę. Rozkaz. Towarzysz kapitan. Towarzyszu kapitanie, na prawo od lasu. Ranny się liczy? Dopiszcie kolejnego. Zgłupiałaś do reszty? To boli. A ja сегодня двоих вытащу. Dzisiaj wyciągnęłam dwóch. Razem 20. Nie, słuchaj. Nie. 21. Paduj. Podmuchaj. 21. A ja załatwiłam 73 szkopów. Byłoby więcej, gdyby Makar nie przeszkodził. Proszę o zgodę na lądowanie. Ląduj. Witaj, Luda. Ale się stęskniłem. Здорово, капитан. Cześć, kapitanie. Czy sam potrzebujesz? Sam szyjesz? Сколько баб в учинении? Jest tyle bab. Poproś którąś. Да люблю. Успокаиваю. Szycie mnie relaksuje. Получен приказ. Przyszedł rozkaz rozpoczęcia przygotowań do ewakuacji wojsk na Krym. Miejscem zbornym będzie port. Twoim zadaniem jest zabezpieczenie odwrotu. Tu. I tu. Jutro wyjeżdżamy. A co my Odessę to zdajemy? Dlaczego oddajemy Odessę? Moglibyśmy się tu jeszcze trzymać. Dowództwo wie lepiej. Jestem z Odessy. Jak pomyślę, że faszyści będą spacerować pod pomnikiem Duke'a, to krew mnie zalewa. Jest to skrót do baterii przyszczepa? Pewnie. Trzymaj się lewej strony. Cześć. Otwierać bramę. Nie mam hamulców. Wypijmy. Za Odessę. Za miasto, które nas... Za miasto, w którym znalazłem miłość. O, a gorące tak. Paliwo się skończyło. Tak u mnie jest. Mam jeszcze. Poczekaj. Rozreszycie. Wybaczcie.
Маша, стой, то рассказ. Гриша. Давно хотел остаться с тобой. Od dawna chciałem zostać z tobą sam na sam. Зачем? Dlaczego? Да хватит, не надо. Dość, nie można. Ja was nie lubię. Nie kocham was. Dorosłe ludzie. Jesteśmy dorośli. Wojna, wszędzie śmierć. Jutro możemy zginąć. To boli. Moje jaja. Спасибо вам. Но не надо. Dziękuję, ale nie trzeba tak często mnie ratować. Mogłaś powiedzieć, że masz kogoś. Ja же говорила. Mówiłam. Przepraszam. Za co? Nie myślę. Obiecałem. Komu? Komu? Sobie. Sobie. Dawaj, pomogę. Pomogę ci. To u ciebie pałuszczy. Przynajmniej tyle pożytku z ciebie. Nie mogę. Nie mogę. A to jest z żony? Z powodu żony? Z powodu wojny. Jeśli cię zabiją, jesteście trupem. Trzeba wierzyć, że nie zabiją. Luda, słyszysz mnie? Luda, oddychaj. Zdążyłem. Makar. Kocham cię. Śpi. Wszystko będzie dobrze. Борис Наринович. Товарищу доктору. Поляков ма горączkę, znowu majaczy.
Ну, поменяйте. Измените опатрунок. Борис Тарлинович, как вы повязку? Який опатрунок? А, да, простите. А, przepraszam. Товаришу докторе. Mam osobistą prośbę. Ten szeregowy Pawliczenko jest bardzo cenny i ważny. Proszę ją zadbać. O wszystkich dbamy. Nie jest jak wszyscy. Jest wyjątkowa. Wiem. Ja też ją kocham. Od dawna. No, тогда я спокойно. No to jestem spokojny. Ty o niej хорошо позаботишься. Będziesz dbać o nią. Potem ona sama, a potem sama wybierze, z kim woli być. Żałka, że wy nie pozaboczyliście. Szkoda, że wy jej nie ochroniliście. Biały dom, wrzesień 1942. Bierzesz to, to i to i robisz barszcz. No, no. Nie, bardziej miękko i naturalnie. Naturally. Borsz. Borsz. W Związku Radzieckim kobiety tak to robią. A w Ameryce kobiety robią coś takiego. Right. Co za dzień. It's all right. Już dobrze. It's only a frying pan. To tylko patelnia. To szok. Szok. What happened? Co się stało? I was covered. Zostałam przysypana ziemią przez wybuch. Leżałam tak ponad 5 minut. Prawie umarłam. I can only imagine. Mogę sobie tylko wyobrażać, jakie to było straszne. Ewakuacja do Sewastopola, jesień 1941. Na, weźmie. Proszę. Jesz. Jedz. Люда, хотел тебе спросить.
wszystko będzie dobrze. Grisza nad nami przeleciał. O tam, spójrz. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Napij się. Co z tobą? Ja skoro wrócę. Wracam. Wstawaj. Chcę do swoich. Nie jesteś żołnierzem. Wstawaj. Jesteś inwalidką. Nie pójdziesz na front. Ty nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Muszę. W tych warunkach ja nie mogę. W tych warunkach nie mogę cię wyleczyć. No tak leci. Lecz. Leci, da. Musisz mnie wyleczyć. Zwolnią cię. Jestem lekarzem, nie magikiem. Sztab Sewastopolskiego rejonu umocnionego, listopad 1941. Witaj, Ludmiło. Podpiszecie raport o moim stanie zdrowia? Dobrze, że zdrowiejesz. Chodź ze mną. Zrobię herbatę. Co z ręką? Ona ze mną. Włączaj. Uważajcie na korytarzu. Zaczekaj. Otrzymaliśmy rozkaz utrzymania miasta. Za wszelką cenę. O, generał Pietrow dopiero co wrócił z pierwszej linii obrony. Zapewne ma coś do dodania. Proszę, generale. Pierwsza linia obrony przebiega obecnie 13 km od Sewastopola. Przez to miasto jest narażone na ostrzał niemieckiej artylerii. Nie możemy odepchnąć wroga dalej od miasta. Gdybyśmy mogli, linia obrony by się rozciągnęła i nie bylibyśmy w stanie jej utrzymać. Jak chronić miasto? Jeden pocisk odłamkowy z pancernika razi na 250 metrów szerokości i kilometr w głąb. Tylko na pancerniku Komuna Paryska jest 12 takich dział. Ich ostrzał mógłby zdławić artylerię nieprzyjaciela. Ale z tego co wiem, na wasz rozkaz wszystkie okręty zostały wysłane na Kaukaz. Trzeba je natychmiast zawrócić. Moja zadacia zachronić flotę. Mam ochronić flotę. W tej sytuacji nie byłoby to możliwe. Naszym zadaniem jest obrona Sewastopola. Walka od dawna toczy się na lądzie. Wasza niekompetencja lub niechęć do nauki prowadzenia wojny w polu prowadzi do masowej śmierci marynarzy. Nie chcą się okopywać, maskować, czołgać. Dlaczego nie zmienią mundurów? Mundury to nasza duma. Towarzysze, przedstawiam sierżanta Ludmiłę Pawliczenko. Bóg nam ją zesłał. Snajper, powiedz. W realnej sytuacji bojowej, kto ma większą szansę przeżycia? Żołnierz w moim mundurze czy w czarnym? Najpierw załatwię tego w czarnym. A was, towarzyszu generale, musiałabym trochę poszukać. No właśnie. Dziękuję, Ludmiło. Dziaczenko, przygotuj rozkaz o zmianie umundurowania. Iwanie Jefimowiczu, co z moim raportem? Jeśli lekarze się zgodzą, walcz co sił. Są ciężko ranni? Давай, давай.
Дайте так. Towarzyszu doktorze, odsuńcie się. Ile mamy wolnych łóżek? Borysie, to raport o stanie zdrowia, podpisz. Borysie Jefimowiczu, Sidorenko, duża utrata krwi, konieczna amputacja prawej i lewej kończyny. Dawajcie go do sali operacyjnej. Żuk, ciężkie uszkodzenie wątroby. Żuk? Wyślijcie go do pierwszego szpitala. Vadim! Gdzie nasz? Gdzie są nasi? Gdzie Makar? Smotri. Popatrz. Ani tam, my wszyscy. Idą. Szybciej. Widzieć. Ja obiecałam Makarowi. On bardzo chciał, żeby bardzo chciał ci go dać. Co zrobić? Jest wojna. Musimy żyć. Nada żyć. Борис? Люда. А куда ты? На ты дохон, на фронт, подпиш. Ты не обижайся, пожалуйста. Не обращай. Jeszcze nie wyzdrowiałem. Wysłanie cię byłoby morderstwem. Nie mogę. Makarow nie żyje. Ty słyszysz? Słyszysz? Прости. Wybacz. Stoj, Maria. Czekaj. Ty co, nie понимаешь, что nie rozumiesz, że to zdolna do służby. Dziękuję, Boria. Biały Dom, 1942. Proszę. I'm ready. Jestem gotowa. Close your eyes. Zamknij oczy. Don't peek. Nie podglądaj. Open. Otwórz. This is for you. To dla ciebie. Close your eyes. Zamknij oczy. Don't peek. Nie podglądaj. Open. Otwórz. So sad that nobody sees the woman in you. Jakie to smutne, że z powodu wojny nikt nie widzi w tobie kobiety. People don't always. Ze mną jest ten sam problem. Kiedy zaczynaliśmy z Franklinem, czułam takie szczęście.
Był inteligentny, zdolny i przystojny. Dlaczego mnie zauważył? Nie byłam ładna. Chuda jak szczapa. Ale wybrał mnie. Jestem nowym dowódcą. Idziemy zabijać faszystów. Zgłupiałaś. Sewastopol, listopad 1941. Ludko, zobacz, co przyniosła. Czego ja przyniosła? Na spirt wymieniłam. Wymieniłam za spirytus. I tak. Opla! Proszę. Opla! Tak, to pomniejsze mnie? Mniejsze dla mnie. Вот эти побольше тебе. Większe dla ciebie. Спасибо. Dziękuję. Спасибо. Что, спасибо? Tylko dziękuję. Спасибо. Сейчас морозы начнутся. Mówi się dziękuję bardzo. Ты по этим камням ползать, и тебе зараз морозы. На стовой ещё рожать. Так, значит, ja się po kamieniach czołgam, ty na nich leżysz. A w przyszłości chcemy mieć dzieci. Kiedyś pójdziemy razem. Możemy odwiedzić Griszę. Jest bardzo samotny po tym, jak zginął Nikołaj. Wybacz. Nie szkodzi. A ty widziałeś swojego nowego naczelnika? Widziałaś nowego dowódcę? Przystojny? Nie. Nie. Niekrasiwy? Nieprzystojny? Nie widziałam. Nie widziałam. A ty przedstawiasz? Dziad jakiś. Pewnie myślisz, że to jakiś dziadek. A młodzieńki? A jeśli młody? Oj. A młodzieńki to na pewno zacznie się przystawiać. Kapitan Leonid Kicenko, wasz kapitan Leonid Kicenko, wasz nowy dowódca. Zapraszam do stołu. Mamy specjalne zadanie. Dywersja na tyłach. Polowanie na snajperów wroga. Zaczynamy jutro? Tak. Nieśmiertelniki z trupów możemy zdejmować? Ludmiło, jedz. Отставить. Шестань. Уходим. Выцофуемся. За мной. За мной. Стой. Стать. Стой! Кругом. В тыл зврот. Так нельзя. Tak nie można. Może nie faszysty jakimiś. Nie jesteśmy jako. Dlaczego nie pozwoliłeś mi go zabić? Nie zasługują na lekką śmierć. Nie w nich dzieło. Nie o nich chodzi. Dzieło w ciebie. A o ciebie. Nie zażyć ради мести. Nie możesz żyć zemstą. Wojna to nie tylko śmierć. Wojna to nie tylko śmierć. Taka jest życie. To także życie. Jeśli nie przydumasz się na wojnie, nie będziesz miała po co żyć. Zginiesz. Co ci do tego? A ja nie chcę tracić. Nie mam zamiaru tracić kolejnego partnera. Wydwoje. Oto wasze pozycje. Teren pod silnym obstrzałem. Dalny wystrzał. Odległy cel. Słuchaj serca, strzelaj między uderzeniami. Солнце мое, взгляни на меня.
Моя ладонь превратилась в кулак. Снимаю. Увага. Если есть порох, дай огня. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Возьми. Прошу, капитан. За медаль Гриша. Я так, он так. Залетел им до тылу и бах. Веселятся. Веселый. Mają Boże Narodzenie. Jeśli ty faszystu z rożnią, jeżeli faszyście podłemu nie chcesz na zawsze oddać domu swego rodzinnego i całej ojczyzny, wiedz, nikt jej nie uratuje, jeśli ty jej nie uratujesz. Nikt go nie zabije, jeśli ty go nie zabijesz. Więc zabij faszystę, by on na ziemi martwy leżał, nie ty. Nie w twoim domu, żeby płacz, ale w jego po zmarłym ciekły łzy. Więc zabij choć jednego. Zabij go raz, dwa. Ilekroć go dostrzeżesz, tylekroć w niego wal. Zaczekaj, dziewczynka. Tej nocy Hitler chciał witać nowy rok w Sewastopolu. Ale dzięki wytrwałości to nasze święto. Po raz drugi odrzuciliśmy wroga od murów miasta. Sewastopol żyje. Sewastopol będzie żył. Leonid, poznajcie się. Борис, мой приятель еще с предвойны. Борис. Леонид. Сбеди с поступлением боеприпасов. В связи с доставкой узупełnienia rozkazuje natychmiast przystąpić do zniszczenia 1500 skrzynek szampana w celu opróżnienia magazynów. Szczęśliwego nowego 1942 roku. Hurra, towarzysz. Za towarzysza Stalina. Stój! Stój. Nie otwieraj. Nie otwieraj. Ja posudy. Przyniosę szkół.
Ostatni raz piliśmy z Ludmiłą szampana u mnie w domu. Dawno się znacie? Ja polubił jej jeszcze do wojny. Zakochałem się w niej jeszcze przed wojną. Gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj. Żałujesz? Żałujesz? A tom, co wlubił się? Tego, że się zakochałem? A tom, co na wojnie? Tego, że znalazłeś się na wojnie. Nie. Nie? Тогда бы мне пришлось. W przeciwnym razie musiałbym żałować tego, że ją kocham. A tutaj czasem się widuję. A wy? A ty? Wy ją lubicie? Kochasz ją? Ręce. Braciszku, ty czuła? A ty, braciszku, czego? Ty tylko z oficerami. Oficerska dziwka. Z Niemcami walcz, a nie urządzaj mordobicia. Z Nowym Godem. Do siebie rosną. Inaczej sobie to wyobrażałam. Chicago, 1942. Przepraszam, pani Pawliczenko. Jestem bez swojego agenta. Mam ofertę. Oto projekt pudełka papierosów. Daję $1,000,000 za możliwość wykorzystania na nim pani zdjęcia. Tam jest mój agent. Ten? Tak. Pogadaj z nim. Dziękuję. Przed państwem wystąpiła gwiazda muzyki country. Proszę wybaczyć, że musiała pani czekać. Moja maszyna także zabija. Niezła broń. Każdy ma swoją broń. Pójdźmy do mojej garderoby. Tu się nie da rozmawiać. Mam niespodziankę. To Pawliczenko. Luda! Pawliczenko. Luda, Pawliczenko. Ty co sobie myślisz? Co ty sobie myślisz? Oszalałaś? Nie jestem żadnym agentem. Mogę zadać pytanie? Proszę zaczekać. Czy oczekuje pani na słowa prezydenta, który mi złamie obietnicę i wyśle żołnierzy na obcą ziemię? Przepraszam. Proszę. Na konferencji prasowej zadam pani wiele trudnych pytań. Wybacz, jesteś popularniejsza ode mnie. Sama zastrzeliłaś? Tak, zastrzeliłaś. 300 faszystów swoim karabinem. Pani Pawliczenko jest dziś sławna. Pochodzi z Rosji. Podoba ci się? Yes,
Tak, podoba. Napisałem piosenkę o tobie. Mogę ją wykonywać? Nikt jeszcze nie napisał dla mnie piosenki. Sewastopol, wiosna 1942. Postanowiłam urodzić Gryszce chłopca. Poszalałaś? Nie, tak zachciałam. Chcę mieć dziecko. Poczuć je o tu. Gryszka też chce. In the mountains and canyons, quiet as a deer, down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight, down comes a Hun. 300 mats is spelled by your gun. Luda, ale nowina. Co się stało? Chodź, to ci powiem. Prosiliśmy ojca, prosili matkę i was też proszę jutro na nasz ślub. Gdzie? Na ślub. Weseli ci będziemy. The hot summer's heat or the cold winter's snow, all kinds of weather you strike down the pole. Is as bright as the new morning sun, but more than 300 gnats is felled by your gun. Felled by your gun. Felled by your gun. More than 300 gnats is felled by your gun. Felled by your gun. Felled by your gun. More than 300 gnats is felled by your gun. Wujek Lonia, ciocia Luda. Ilu dziś zabiliście? Dwóch. Normalnie. Nieźle. Mało. Ciocia Luda! Ciociu, popatrz. O, отлично. Świetnie. Widzisz, a ja już umiem. Już umiem. A nauczysz mnie strzelać z karabinu? I mnie. Nauczę, ale na razie sami ćwiczcie. Uważajcie. Dali. Простите. Spóźniliście się. Przepraszam. Zwała na swadbę, myśli pamiętki. Prosiłam na ślub, a wyszła stypa. Ubili Griszu. Zabili Griszę. Pamiętam. Wspomnijmy go. Pamiętam. Za pamięć. I nie jest mi przykro. Nie było złudzeń. Na wojnie można zginąć. Postanowiliśmy, że razem będzie raźniej. Lepiej razem. Trzeba się kochać. I cieszyć. Dla mnie ma ty wyrazowy prób. Żeby ja nie stojala w słowo. Lonia. Lonia. Ja syna chcę. Chcę mieć syna. No to, że sam mówiłeś. Że wojna to takie życie. Да.
Proszę. Good morning. Dzień dobry. Chicago, 1942. Pawliczenko. Pawliczenko. Co to za przebieranki? Natychmiast doprowadź się do porządku. Niech widzą, że jestem kobietą. Ty nie żeńczyna. Nie jesteś kobietą. Ty sowiecki soldat. Jesteś radzieckim żołnierzem. Pamiętaj. Wychodzisz. Stajesz. Stalin. I mówisz. Stalin, wspólny wróg, drugi front. Żadnej samowolki. Понятно. Jasne? Jest. Tak jest. Co oni ci zrobili? Więcej nie wytrzymam. Mężczyźni powinni cię byli chronić. Sewastopol, lato 1942. Luda. Luda? Lud, Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Na pomoc. Na pomoc. Tak chodzi teplych swych. Na pomoc, Loni. Gdzie Lonia? Cicho. Cichutko. Lonia pogib. Lonia nie żyje. Spokojnie. Spokojnie. To moja wina. Wojna dla ciebie już skończona. Zostałaś odsunięta od czynnej służby. Kogo chcecie odsuwać od służby? Pawliczenko nie jest zwykłym żołnierzem. Jest symbolem, a symboli się nie odsuwa. Natychmiast opuśćcie szpital. Chcesz trafić pod sąd? To nie sanatorium dla przedwojennych dziewczyn. Nie czytał?
Nie czytałeś? Niemcy сообщили о ее смерти. Немцы огласили ей смерть. Надходит третий атак, а мои жолнежи пойдут в бой с ей именем на уста. Поскаржу се генералови Петровови. Это его рассказ. Поставьте ее на ноги. Она нужна нам потребна на фронте. Держи, давайте я сам. Я то сделаю. Выше можно? Может выше. Вид какой-то у нее не героический. Не выгляда она сбит бохатерско. Улыбайтесь. Усмехайтесь. Голову выше. Выше голова. Веселей. Веселей. Towarzyszu komisarzu, proszę wejść. Вот, полюбуйся. Sama zobacz. Один из лучших немецких снайперов. Jeden z lepszych niemieckich snajperów. Otto von Zinger. Przyjechał po ciebie. Сработало фото. Uwierzyli, że żyjesz. Zdjęcie zrobiło swoje. По данным нашей разведки его Лёшкин. Wywiad donosi, że widziano go w tym kwadracie. Nie dam rady, towarzyszu komisarzu. Так, Люк, ты это брось. Понимаешь, как зрозум, как это важно выиграть этот поединок. То наилепший снайпер, а я уж нет. Отправка от твоего врача Чопака. Так заопиниовал лекарь войсковый Чопак. Jestem niezdolna do służby. Ты понимаешь, сколько твоих товарищей. Зрозум, как wielu towarzyszy ten Zinger zabije. Nie dam rady. Musisz to zrobić. Nie dla mnie. Ради себя. Не для себя. Ради Лёни Киценко. Ale dla Loni Kicenki. Хорошо. Dobrze.
Пожалуйста, генерал-майор. Я до генерала. Товарищ генерал-майор. Товарищу генерале. Что у вас? Что там? Необходимо срочно. Musimy pilnie ewakuować starszego sierżanta Pawliczenko. A drugich, значит, nie надо? A innych nie? Сейчас готовим эвакуацию. Obecnie przygotowujemy do ewakuacji archiwa i dokumenty. Z ludzi mam prawo ewakuować tylko działaczy partyjnych i cennych specjalistów. Taki rozkaz. Сотни убитых немцев. Setki zabitych Niemców. 4 боевых ранения. 4 razy ranna w walce. Ona же женщина. До tego kobieta. I ona nie cenna. I nie jest cenna? I ona nie zasłużyła. Nie zasłużyła na to? Karta ewakuacyjna. Jestem lekarzem. Luda, poczekaj. Mam archiwum, przepuśćcie. Przestańcie panikować. Zaczekaj. Ale ładnie pachnie. Jak w Odessie. Jak wtedy. Przyszedłeś na plażę i powiedziałeś, że musiałeś zobaczyć mnie w stroju kąpielowym. Sonia, ryba, trawiata, twoi rodzice. Rodzinny pierścionek. Archiwum i mędrze. Pamiętasz pierścionek? Wtedy pomyślałem, że kiedyś na pewno tobie go podaruję. Znasz, możemy mieć pięcioro dzieci. Pięcioro? Bory. A Sonia, ona... Sonia nauczyłaby cię gotować. Umiem lepić pierogi. Siadalibyśmy wszyscy za dużym stołem. Codziennie. Tak. Z wyjątkiem wieczorów, kiedy chodzilibyśmy do opery. Nie, Bory. Я не люблю оперы. Уж лучше в кино. Воля фильма. Быстрее, взлетай! Чертей уж фитом. Люда, держи сквозь. Весь водитель. Маша, всё, что трёба. А ты? Лодка к вооружению готова. Окрент готовы до занужения. Я приеду следующим теплоходом. Припуне на сэмпл. Я же одесский еврей. Jestem Żydem z Odessy. На pewno sobie poradzę. Боря! Przygotować się do zanurzenia. Боря! Борис! Puśćcie. Poczekajcie, proszę. Ludmiła otworzyła przede mną jedną z najstraszliwszych kart tej wojny. Obrona Sewastopola trwała 250 dni, aż do poddania. Ani obrońcy miasta, ani cywile nie zostali ewakuowani. Z portu wypłynęły tylko dwa okręty podwodne. Na pierwszym wywieziono archiwum partyjne, tajne dokumenty i cenne przedmioty. Na drugim 80 oficerów. Generał Oktiabrski ewakuował się drogą lotniczą. Ludmiła ocalała cudem. Cud ów sprawił człowiek, który nie zdążył się jej oświadczyć. Oddał jej swoją kartę ewakuacyjną. To była przepustka do przyszłego życia.
Kochający Ludmiłę Borys, przyjaciółka Masza i ponad 100 tysięcy obrońców oraz mieszkańców miasta zostali na brzegu, na łasce wroga. Większość z nich zginęła lub trafiła do niewoli. Luda często powtarza, że wszyscy oni są bohaterami. Chicago, 1942. Gentlemen. Panowie. I am 25 years old. Mam 25 lat. And I have killed. Zabiłem dotychczas 309 faszystowskich okupantów. Do you think, gentlemen? Nie wydaje się wam, that you have że zbyt długo chowacie się za moimi plecami? Z jej listów wiem, że nie wróciła na front. Pracowała jako instruktor radzieckich snajperów. Po wojnie ukończyła studia. Przyznano jej najwyższe odznaczenie. Bohatera Związku Radzieckiego. Moskwa, 1957. Wygrała wszystkie swoje wojny, jako żołnierz, dyplomata i kobieta. Chcę zobaczyć jej syna. Mam dla niego prezent. Na pewno jest do niej podobny. Tak, pan Chruszczow może poczekać. Nagranie wersji polskiej, studio Emersound. Tekst Marcin Leśniewski. Czytał Paweł Straszewski.